Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się ogromnie. Proszę Państwa, że mam możliwość zaprezentowania kilku uwag, które przygotowałem na dzisiejszy kongres. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. Pragnę podziękować za zaproszenie. Mam nadzieję, że ten mój skromny głos filozoficzny ubogaci to spotkanie. Proszę Państwa, poproszono mnie o to, abym zabrał głos. Na temat roli piękna w wychowaniu człowieka. Jest to problem dzisiaj bardzo ważny z wielu powodów. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać Państwu, dlaczego ten problem warto dzisiaj podejmować. Będę mówił w miarę krótko, o tym tylko, co sam rozumiem. Wykład mój będzie filozoficzny. W związku z tym przystąpmy od razu do rzeczy. Otóż, proszę państwa, zwykliśmy wychowanie człowieka wiązać przede wszystkim z usprawnieniem człowieka do dobra. Wychować człowieka to uczynić go zdolnym do tego, aby skutecznie, odpowiedzialnie, w poszanowaniu naturalnego porządku realizował dobro, tak aby ostatecznie mógł człowiek osiągnąć cel swojego życia. Jakim jest Pan Bóg? Taka jest jakby klasyczna koncepcja wychowania. Wiemy, że wychowanie realizuje się głównie poprzez ucnotliwienie człowieka, czyli poprzez zdobycie cnót. Skąd więc problem piękna w wychowaniu? Otóż proszę Państwa, piękno z perspektywy filozoficznej jest pewnym dobrem, ładem, pewną proporcją, harmonią, która. To proporcja ład rozpoznany przez człowieka budzi upodobanie. Właśnie piękno jest wtedy, kiedy jest dobro i autentyczny ład, ujrzany, budzący miłość, upodobanie. To jest właśnie piękno. Proszę Państwa, rzecz ciekawa, że tak właśnie pojęty cel wychowania człowieka, jako proces ucnotliwienia, był wiązany w tradycji z. Właśnie pięknym. Pozwólcie państwo, że zacytuję pewien fragment pochodzący od Pitagorasa, przypisywany Pitagorasowi, a, a zatem Myślicielowi, który żył sześć wieków przed narodzeniem Chrystusa Pana. Doskonale on pokazuje ten wątek przyporządkowania wychowania do piękna. Wszystko, co dobre, płynie strumieniem z dłoni Bogów, wychowując przeto młodzież do bogobojności. Wychowywać ją będziesz do dobrego. Człowiek podobny ma być do Boga, a będzie do Niego podobny, jeśli ukocha prawdę, piękno i cnotę. Niezgoda domowa jest gorsza od miecza i ognia. Jest to choroba na ciele, w czasie której mróz spotyka się z gorączką. Do zgody więc wdrażaj dzieci od pieluch. Kto poznał powaby ducha. I rozmiłował się w czystej myśli, ten gardzić będzie chucią cielesną. Życie nasze podobne do obręczy, której wierzchołek kąpie się w złotym blasku słońca, a spód tarza się w błocie. Na górze mieszka człowieczeństwo, na dole zwierzęcość. Proszę zwrócić uwagę, te słowa przypisywane Pitagorasowi padły sześć wieków przed Chrystusem. Czym jest wychowanie? Jest właśnie rozwojem, doskonaleniem człowieka przez prawdę, dobro, piękno, po to, żeby ostatecznie człowiek mógł się upodobnić do Pana Boga. To jest klasyczna koncepcja wychowania. Jak się tak wychowanie dokonuje, proszę Państwa, bo to jest pytanie ważne. Dzisiaj zapominamy o tym, że środowiskiem autentycznym wychowania nie tylko są naturalne kręgi, jak rodzina. Społeczność lokalna, gminna, społeczność narodowa i państwowa, ale dzisiaj zapominamy o tym, że wychowanie wymaga właśnie odpowiedniego środowiska. Tym środowiskiem jest ludzka kultura. Proszę Państwa, doskonale ten wątek wychowawczej funkcji kultury i przyporządkowania wychowania do piękna zarysował już w I wieku przed Chrystusem Cycero. Jeśli sięgniemy do jego traktatu Rozmowy tuskulańskie, odnajdziemy w tym traktacie bardzo ciekawą koncepcję klasycznie pojętej kultury, gdzie kultura jest uprawą człowieka, a dokładnie mówiąc, kultura jest uprawą ludzkiej duszy. Uprawiamy, mówi cyceropole, pole, ziemię, po to, żeby mieć owoce, ale uprawiać trzeba także człowieka. Dlaczego? Dlatego, że bez tej uprawy nie pojawi się to, co w tradycji greckiej jest nazywane kalokagatią, czyli pięknem i dobrem. Klasycznie pojęta kultura, klasycznie pojęta paideja grecka to jest doskonalące działanie, które ostatecznie kończy się owocem w postaci zaistnienia ludzkiej piękności i ludzkiej dobroci. Dzisiaj, proszę Państwa, z racji tego, że kultura współczesna została w dużej mierze zainfekowana różnymi ideologiami, utopiami, mitami, sporo złego stało się także, jeśli chodzi o nasze rozumienie kultury. Dzisiaj, głównie za sprawą tradycji niemieckiej, pokantowskiej, my zwykliśmy. Wiązać z kulturą to wszystko, co ucieleśnia nasze wartości. Prawda? Kultura się jawi dla bardzo wielu z nas jako świat wykreowanych przez człowieka wartości. Każdy kreuje wartości. Dlaczego? Bo, bo nieznana jest mu naturalny porządek prawdy, dobra i piękna. Otóż klasycznie pojęta kultura, do której tutaj właśnie się odwołuje, nie jest kulturą opartą na wartościach lecz jest kulturą opartą na naturze ludzkiej, na dobru, na prawdzie i na pięknie. Tak pojęta kultura właśnie uprawia człowieka po to, aby osiągnął on kalokagatie, czyli piękno i dobro. Dzisiaj często niestety pojawia się w mediach, w literaturze bardzo subiektywistyczna koncepcja piękna. Mówi się, że piękno jest sprawą gustu, jakiegoś czasami smaku czy upodobania. Grecy podkreślali i cała tradycja rzymska, następnie średniowieczna, że piękno nie jest sprawą subiektywną, że są pewne wyznaczniki piękna. Pierwszym takim zasadniczym wyznacznikiem piękna jest integralność, integritas. Co to znaczy? Mieć wszystko, co się powinno posiadać. Dobre wychowanie, dobra ludzka kultura to jest ta kultura, która daje człowiekowi wszystko, co powinien posiadać. A zatem, nie tylko silne ciało, ale silną wolę, silne uporządkowanie całego życia duchowego. Mieć wszystko, co się powinno posiadać. Jeśli się nie ma czegoś, to jest się już brzydkim. Pierwszy warunek piękna. Również tego piękna, do którego zmierza autentyczne wychowanie, to jest warunek integralności. Mieć wszystko, co się powinno posiadać. Będąc ojcem, będąc człowiekiem, obywatelem, to jest jakby pierwszy warunek, ale nie wystarczy mieć. Trzeba to wszystko mieć w odpowiednim porządku, proporcji. Stąd też drugi wyznacznik autentycznego, dobrego wychowania i samego piękna. Tym wyznacznikiem jest, Konsonancja, czyli harmonia, ład, proporcja, bez których to elementów nie ma i być nie może piękna. Tradycja klasyczna, obecna w starożytności, ale także w średniowieczu, podkreślała, że warunkiem piękna jest także claritas, czyli ta przejrzystość ten ład który śni w każdej części proporcjonalny który się jakby objawia ujaśnia powoduje splendor czyli ten błysk ładu budujący piękno właśnie piękno to jest to do czego zmierza autentyczne wychowanie proszę zwrócić uwagę tak pojęte piękno jako Pewien ład, harmonia, cel wychowania, cel ludzkiej kultury jest rzeczą trudną, ogromnie trudną, która nie przychodzi łatwo. I drugi czynnik ważny, związany z kalokagatią w klasycznym ujęciu, to dobro. Czym jest dobro? Proszę Państwa, klasyczna definicja dobra mówi o tym, że dobro to jest to, co budzi miłość. To jest motyw miłości, to jest racja miłości. Prawda? Czym jest więc wychowanie, które czyni człowieka dobrym? To jest wychowanie, które pozwala ostatecznie człowiekowi być kochanym. Dobrze wychowany człowiek to jest człowiek, który jest dobry. A co to znaczy jest dobry? On sobą doskonali innych i z drugiej strony takiego człowieka można kochać. Można kochać, można przybliżać się do niego, ciągnąć do niego. Prawda? Są tacy ludzie, których nie cierpimy dlaczego dlatego że właśnie są brzydcy moralnie są brzydcy intelektualnie są brzydcy poprzez swoją głupotę nie są dobrzy czyli co sobą reprezentują nie mogą doskonalić ani siebie ani innych kontakt z nich może przy, przynieść nam jakieś ogołacenie, jak, jakąś stratę więc proszę zwrócić uwagę co to znaczy wychowywać człowieka do piękna? Jaka jest rola piękna w wychowaniu? Ona jest fundamentalna. Ona jest fundamentalna. Proszę Państwa, normalna ludzka kultura, a co za tym idzie, także normalne ludzkie wychowanie, powinno być to, to jest jakby wielkie osiągnięcie tradycji greckiej odróżniane od edukacji. Dzisiaj, proszę Państwa, Jednym z takich poważniejszych błędów popełnianych przez rodziców, przez szkołę, przez uniwersytety, jest niedostrzeganie różnicy między wykształceniem i wychowaniem. Wykształcenie jest, edukacja jest drogą człowieka do prawdy, jest sposobem zdobywania wiedzy. Sama jednak wiedza nie czyni człowieka dobrym. Można bardzo dużo wiedzieć, dużo rozumieć, lecz dobrych rzeczy nie chcieć, nie potrafić wykonywać. W tradycji kultury zachodu, w tradycji cywilizacji łacińskiej, wychowanie i edukacja wzajemnie siebie uzupełniają i splatają się razem, ale trzeba podkreślić to wyraźnie: nie wolno popełniać tego błędu, który się bardzo często zdarza mianowicie, że zapominamy o wychowaniu na rzecz kształcenia. Informujemy ludzi na temat tego, co jest dobre, zapominając o tym, że trzeba ich rozkochać w tym, co dobre. Nauczyć ich realizować to, co dobre, dać przykład, wyćwiczyć to jest wszystko zadanie wychowanie autentycznego wychowania, które wiąże się z cnotą. Proszę Państwa, normalna, integralna ludzka kultura to uprawa człowieka w czterech obszarach. Kultura ludzka nie jest rzeczą prostą. W tradycji Wyróżniamy cztery wielkie obszary ludzkiej kultury. Pierwszym obszarem jest dziedzina poznania. Uczynić człowieka pięknym to znaczy dać mu szansę poznania i zrozumienia prawdy. I to prawdy jak najszerszej, głębszej, prawdy o nim samym, o całej rzeczywistości. Jeśli nie ma prawdy, nie ma integralnej ludzkiej kultury, nie ma też pięknego ludzkiego życia. Drugim działem kultury, wiemy, jest, Dziedzina moralności, czyli sfera ludzkich uczynków. Wychowanie bezpośrednio wiąże się z usprawnieniem właśnie władz, woli, intelektu, uczuć do tego, aby człowiek umiał skutecznie realizować dobro. To jest zadanie konieczne. Dlaczego? Dlatego, że. Już w starożytności zdawano sobie sprawę z tego, że człowiek jest istotą dotkniętą różnymi deficytami, powiemy językiem współczesnej psychologii. Do, dotknięty jest różnymi brakami. My wiemy, że jest dotknięty skutkami grzechu pierworodnego. I teraz skutki grzechu pierworodnego, one powodują w człowieku pewien bałagan. Ten bałagan przejawia się w tym, że my nie realizujemy dobra należnego. Nie mamy odpowiedniej hierarchii dobra. Co więcej, bardzo często też odwracamy się od celu naszego życia. W tradycji podkreślano, że to bardzo ładnie czynił święty Tomasz Zakwinu, że każdy człowiek jest dotknięty lex fomitis. Lex fomitis. Co to jest lex fomitis? To jest ten zaczyn zła, który jest w każdym człowieku. On się przejawia poprzez pychę, czyli miłość siebie samego ponad wszystko. Prowadząca ostatecznie miłość siebie samego ponad wszystko do ubóstwienia człowieka, to ten grzech szatański. Człowiek może niestety bez wychowania, popaść w egocentryzm, w egoizm, w wszelkiego rodzaju sopkowstwo. Kapitalnie o tych sprawach pisał w XX, w XX wieku Marco Richard Weaver w swej pracy idee mają konsekwencje, pokazując, że współczesna kultura. Nie wychowuje człowieka, ale czyni z człowieka egotyka, skłonnego mówić wszędzie o sobie, mierzyć wszystko swoją koncepcją i przyporządkowywać wszystko dla siebie. Prawda? Tak jakby człowiek był Bogiem. Oczywiście człowiek nie jest Bogiem. Ta postawa prowadzi do nieszczęścia, do ostatecznie no, potępienia, samopotępienia się człowieka, Prawda? bo w ostatecznym rozrachunku pycha to jest ten, to, to zło. Wreszcie obok pychy jest w człowieku, to też trzeba po, podkreślić nie, nadmierna miłość rzeczy, porządliwość oczu, która powoduje to, że kochamy ponad miarę rzeczy. Kochamy za bardzo karierę, kochamy za bardzo pieniądze, kochamy za bardzo różnego rodzaju gadżety, które nas otaczają. To wszystko sprawia, że stajemy się niewolnikami rzeczy. I miłość rzeczy przeszkadza nam w miłości drugiego człowieka. Pozwolę Państwu, że dam taki przykład. W czasie studiów miałem kolegę i koleżankę, którzy uczyli się dzielnie do egzaminów, także postanowili no, zawrzeć związek małżeński. No... Kolega miał tatę dość zamożnego człowieka stanął przed wyborem, czy wspomóc swoją e, synowo, czy wspomóc swojego syna, kupić im jakieś małe mieszkanko, żeby mogli kontynuować studia notabene dziecko było w drodze, czy też kupić sobie nowego dzipa, miłość do rzeczy sprawiła, że wybrał dzipa. Syn poczuł się dotknięty. Proszę zwrócić uwagę, skąd to jest? To jest efekt lex fomitis, czyli miłości rzeczy, który, która to miłość powoduje, proszę Państwa, ogromny chaos w realizacji dobra. Trzeba się nauczyć kochać odpowiednio majątek, pieniądze, kariery, pozycje. Jeśli się czego człowiek nie nauczy, będzie kochał nadmiernie, stając się niewolnikiem tych rzeczy. To jest jakby wielkie zadanie właśnie filozofii wychowania, samego wychowania, usprawnić człowieka do realizacji dobra. Mamy więc również i trzeci dział kultury zwany sztuką, gdzie mamy do czynienia z ludzką twórczością w postaci techniki, ale także w ta, w, z twórczością ludzką w postaci materializacji. Yy. Osobowych przeżyć człowieka, mówiąc krótko ze sztukami pięknymi. Otóż tradycja, właśnie klasyczna, do której Państwa ogromnie tutaj zachęcam, ona pokazuje, że sztuka ma ogromną moc wychowawczą, przez co? Przez to, że może prowadzić człowieka do katarzis, czyli do oczyszczenia. Dzisiaj, proszę Państwa, ta wychowawcza funkcja sztuki jest ogromnie zagrożona. Z jakiego powodu? Dlatego, że od czasów oświecenia, od czasów XIX wieku do dziedziny ludzkiej sztuki, sztuk pięknych, wdarło się masę niepotrzebnych, bardzo niebezpiecznych ideologii. Jakich ideologii? Nazwijmy je po imieniu. No pierwszą z tych ideologii jest ideologia, która pochodzi od Kanta, Artura Schopenhauera. Która z dziedziny sztuki robi pewnego rodzaju paliatyw, środek uśmierzający, a bardzo często też otumaniający człowieka. Artur Schopenhauer, urodzony w Gdańsku, filozof, zafascynowany orientem, nihilizmem, doszedł do wniosku, że ludzkie życie jest bez sensu, bez celu, bo jest gnany człowiek przez ślepy popęd, który do niczego nie prowadzi. Kończy się ludzkie życie katastrofą. Jak się ratować w tym życiu? Ano, trzeba się otumanić sztuką. Sztuka jest po to, żeby dać wytchnienie w bezsensie istnienia. Bardzo dzisiaj wielu artystów, twórców sztuki, tak pojmuje człowieka, jak pojmował człowieka Schopenhauer, jako istotę absurdalną, która może tylko sobie ulżyć, idąc do teatru, czytając książkę, czy zabawiając się różnymi gadżetami. Prawda? To jest, proszę Państwa, bardzo niebezpieczne zjawisko. Dlaczego? Dlatego, że paliatyw nie leczy on bardzo często kradnie nam czas i efekt tego jest taki, że problemy nie zostają rozwiązane, a człowiek, jak został z jakąś sprawą, jest z nią nadal, bardzo często cierpiąc i pogrążając się jakby w. złu. Proszę zwrócić uwagę, bardzo wielu dzisiaj artystów, dzieł sztuki pełni rolę właśnie narkotyku, czynnika. Otumaniającego człowieka, wynoszącego go w jakieś zaświaty, po, po czym jest pustka, nicość. Druga, jakby ideologia, bardzo mocno wdzierająca się w dziedzinę sztuki, już od czasów romantyzmu, od czasów Williama Blake'a nie tylko, to jest, proszę Państwa, ideologia reprezentowana poprzez gnozę. Proszę Państwa, bardzo dzisiaj wielu artystów. Twórców sztuki, to widać już nawet Dostojeckiego. To są ludzie, którzy fascynują się gnozą. A czym jest gnoza? Jest zgodą na istnienie nie tylko dualizmu dobrego i bo złego Boga, ale jest zgodą na to, że jest jakaś tajemna wiedza, która to tajemna wiedza ma moc zbawczą człowieka. Więc Chrystus jest człowiekowi niepotrzebny, bo sam się człowiek zbawi. A w jaki sposób uzyskać, e, proszę państwa, tę tajemną wiedzę? Wielu artystów tak sądzi, że ta tajemna wiedza przychodzi do człowieka wtedy, kiedy człowiek ma kontakt ze złem. Kontakt ze złem doskonali człowieka, oczyszcza człowieka. Dopiero wtedy, kiedy zobaczysz zbrodnie, gwałt, zobaczysz nieszczęście, zobaczysz czym jest szczęście, zobaczysz czym jest miłość, doświadczysz, Dobroci, prawda? musisz mordować po to, żeby wiedzieć, czym jest życie. Prawda? Taki obraz gnostycki, fascynujący człowieka złem, niesie ze sobą gnoza. Wielu artystów, proszę Państwa, wielu twórców sztuki podziela ten gnostycki obraz świata i tworzy sztukę na miarę właśnie swojego rozumienia świata. To oczywiście nie służy człowiekowi taka sztuka zazwyczaj człowieka deprawuje. Prawda? Człowieka starszego, dobrze wychowanego, no, ona, ta sztuka yy, może w mniejszym stopniu zdeprowować, ale proszę zwrócić uwagę, jeśli człowiek jest młody, nieukształtowany, bardzo często gnostycka sztuka to yy, nic innego jak pewne przedszkole satanizmu. Trzeba to powiedzieć wyraźnie. Da. Dzisiaj nie brakuje tego. Proszę zobaczyć na filmy, które tworzy Hollywood. Bardzo często jest to Element gnozy. I wreszcie, proszę Państwa, trzeci element ideologiczny, który niezwykle mocno uniemożliwia tworzenie katarzis przez sztukę. Tym trzecim elementem jest erotyzacja sztuki poprzez generalnie obraz świata niesiony między innymi przez Freuda. Freud, skądinąd znany, głośny psychoanalityk, Okazał się być nie tylko psychiatrą, on okazał się być także twórcą pewnej wizji człowieka. Jakiej wizji człowieka? Naturalistycznej, gdzie człowiek jest właściwie kłębkiem różnego rodzaju popędów. Z czego naczelny popęd to jest popęd seksualny, związany z czym? Z dogodzeniem sobie w dziedzinie życia seksualnego. Ten obraz człowieka jako istoty absurdalnej, zdeterminowanej popędami, on ogromnie przypadł do gustu wielu twórcom sztuki. I z tego tytułu pojawił się obraz człowieka w dziełach sztuki, jako istoty, która żyje dla seksu. Która żyje dla y, zmysłów, która żyje po to, żeby y, zatracić się w jakimś szale zmysłów. Oczywiście, proszę Państwa, to wszystko, jeśli jest realizowane, jeśli człowiek doświadcza tego wszystkiego, doprowadza człowieka tylko i wyłącznie do zbydlęcenia, do upadku. Widzimy to wszyscy. Że tak się dzieje. W związku z tym, proszę Państwa, co robić w tej sytuacji? No, wydaje się, że trzeba przede wszystkim, proszę Państwa, powracać do klasycznego pojmowania sztuki, która to sztuka ma moc katarktyczną. Czym jest katarzis? Doskonale tę kwestię wyjaśniał nam Arystoteles, między innymi w poetyce, ale także w polityce, w różnych innych swoich miejscach. Zwraca on uwagę na to, że katarzis to oczyszczenie, które w istocie rzeczy jest przywróceniem naturalnego porządku prawdy, dobra i piękna w człowieku za sprawą przeżycia przez człowieka dwóch uczuć: litości i trwogi. Litość to dość przykre uczucie związane z czym? Z tym, że widzimy człowieka dotkniętego niezawinionym złem. Patrzymy na kochanków z Werony, widzimy młodych ludzi, którzy się kochają, ale z racji głupoty swoich rodziców, z racji różnych okoliczności przychodzi na nich zło w postaci śmierci. Każdy normalny człowiek w tej sytuacji czuje ból, czuje cierpienie, czuje litość. Jeśli dzieło sztuki jest dobrze skomponowane, Arystoteles nam podpowiada, Pojawia się automatycznie wraz z litością trwoga. Czym jest trwoga? Trwoga jest przeżyciem polegającym na przerzuceniu zła obecnego w dziele sztuki na mnie. Co by to było, gdybym ja był Romeo? Gdybym stracił moją ukochaną Julię? Co by było, gdybym musiał odejść z tego świata bez. Bez spełnienia się, bez, 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 bez miłości, pojawia się trwoga. I proszę zwrócić uwagę, przeżycie litości i trwogi powoduje w człowieku zaistnienie przemiany duchowej. Ta przemiana duchowa, zdaniem Arystotelesa, obejmuje trzy ludzkie obszary życia. Pierwszym jest przemiana intelektu. Nagle uświadamiamy sobie, jak to dobrze kochać jak to dobrze być kochanym. Uświadamiamy sobie coś ważnego. Wielcy artyści, wielcy twórcy kultury, przez co, nam przez co nas wychowują? Wychowują nas przez to, że przypominają nam podstawowe prawdy o ludzkim życiu, o świecie. Kochać trzeba. Miłować trzeba. Człowiek może zapomnieć o miłości, prawda? Goniąc za pieniędzmi, goniąc za życiem, Seksualnym, walcząc z przeciwnikami, zapomina o najważniejszej rzeczy. Artysta potrafi nam to przypomnieć. To jest właśnie katarzis. Jest też drugi wymiar katarzis związany z metanoją woli naszej, czyli z przemianą naszego usposobienia, prawda? Nagle się pojawia w nas miłość dobra i pojawia się z drugiej strony nienawiść zła. Bo są rzeczy, które powinniśmy nienawidzieć. Prawda? Jeśli weźmiemy Otella, powiedzmy znany przykład, historię, musimy nienawidzieć wszystkich ludzi, którzy są podobni do pana Jago, którzy knują, szydzą, podstępnie doprowadzają do nieszczęścia. Musimy nienawidzieć prawda, wuja Hamleta, który doprowadza do tak wielkiego zła. Prawda? Normalny człowiek. Dzięki katarzis, co przemienia swoją wolę. Wola jego ciąży ku dobru, i z drugiej strony odwraca się od zła. To jest katarzis. I wreszcie trzeci element związany z katarzis to jest pewnego rodzaju uporządkowanie sfery emocjonalnej człowieka, sublimacja uczuć. Wiemy wszyscy, że są w nas uczucia. Uczucia są. Re, naszą reakcją na dobro lub zło są pewną przemianą naszej, naszych władz psychicznych. Uciu, uczucia również mają zwierzęta. Każdy, kto ma y, psa i lubi swojego psa, to ten pies daje świadectwo y, lubienia, cieszy się. Ja mam małą taką suczkę w domu, prawda? Jak wita mnie, cieszy się, boi się czegoś. Widzę, że pies ma uczucia. Zwierzęta mają uczucia, ale proszę zwrócić uwagę, czym są uczucia? Uczucia są świadectwem partycypacji naszego człowieczeństwa w sferze zwierzęcej. My nie możemy dać naszym uczuciom zawładnąć nad sobą. Potrzebna jest sublimacja uczuć. Co to jest sublimacja uczuć? Jest to proces, który polega na czym? Na tym, że uczucia nasze stają się jakby paliwem napędowym naszych działań pokierowany rozumem, pokierowany dobrem. Sublimacja uczuć jest procesem uszlachetnienia naszych uczuć poprzez podporządkowanie sfery emocjonalnej człowieka temu co dobre, temu co prawdziwe. Dlatego mamy prawo wzruszać się na filmach, byleby nasze wzruszenie było związane z prawdziwym dobrem. A nie z dobrem fałszywym. Mamy prawo złościć się na filmach. Po co? Po to, żeby nasz gniew stał się elementem męstwa. Mamy prawo smucić się wtedy, kiedy widzimy autentyczne nieszczęście. Proszę Państwa, sztuka jako dział kultury ma ogromne znaczenie wychowawcze. Dostrzegł to już Platon. Słusznie podkreślał Platon to, że sztuka może kłamać, sztuka może zwodzić, sztuka może niszczyć człowieka. Ja sam pamiętam, urodziłem się w 70 roku, jeszcze miałem szkołę komunistyczną. Pani na języku rosyjskim kazała nam czytać różnego rodzaju historie, m.in. o Pawliku Morozowie. Prawda? Państwo znają tę historię, pierwsze święte. Radzieckie dziecko, które miało ponoć pomnik w każdym większym mieście, prawda? Historia fałszywa, zachęcająca człowieka do zła. Straszna rzecz, tych historii można by było dawać więcej. Są dzieła sztuki, które zwodzą człowieka na manowce. Potrzebna jest dobra, zdrowa sztuka klasyczna, ta, która autentycznie może prowadzić człowieka do katarziz. I istnieje, proszę Państwa, wreszcie. Czwarty dział ludzkiej kultury, obok dziedziny poznania, obok dziedziny moralności i sztuki, czwarty dział kultury, przekraczający w jakiejś mierze samą kulturę, to jest religia. Czym jest religia? Religia jest związkiem człowieka z Panem Bogiem. Grecy, Rzymianie bardzo dużo wnieśli do właściwego ukształtowania się kultury ludzkiej ale nie posiadali znajomości prawdy o człowieku prawdy o człowieku który nie ma naturalnego początku który nie ma naturalnego przeznaczenia dopiero pojawienie się ewangelii wyraźnie w kulturze zachodu doprowadziło do jakby uświadomienia sobie wielkości człowieka. Człowieka, który dla swego odkupienia potrzebował cierpienia na krzyżu Pana Boga. Potrzebował do swojego odkupienia męki Chrystusa Pana. Otóż kultura grecka, wielka kultura grecka, przyczyniająca się bardzo znacząco do, do rozwoju człowieka, ona nie mogła yy, jakby uszlachetnić człowieka do końca, wychować człowieka do końca, bo nie znano prawdy, nie, miano, nie, nie posiadano też środków, które właśnie umożliwiają człowiekowi osiągnięcie celu życia, jakim jest sam Pan Bóg. Dopiero właśnie pojawienie się chrześcijaństwa jakby też zmusiło człowieka do czego? Do tego, aby na nowo przemyślał swoją religijność i uświadomił sobie, że normalna ludzka kultura wymaga, autentycznego życia religijnego. Dopiero wtedy kiedy jest to kultura z religią. To dopiero wtedy kiedy to jest kultura ukierunkowana na ostateczny cel ludzkiego życia, czyli na Pana Boga, dopiero wtedy może to być kultura, która czyni człowieka pięknym. Proszę państwa, yy, dziś tak pojęta kultura ma wielu wrogów. Yy, takim wrogiem Kultury, która prowadzi człowieka do autentycznego piękna, do autentycznej kalokagatei jest dzisiaj ateizm. Jesteśmy świadkami szerzenia się ateizmu. Ja przy każdej okazji zachęcam Państwa do tego, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że nie, nie tylko ateizm jest tym zagrożeniem, ale zagrożeniem jest także bezbożnictwo. Bezbożnictwo, czyli pewna postawa człowieka nienawistna Bogu, temu wszystkiemu, co yy, Boże, połączona z wyszydzaniem, skpieniem z ze spraw najświętszych. To jest, proszę Państwa, potężne zagrożenie dla autentycznej kultury, która może wychowywać człowieka, która może yy, czynić człowieka pięknym. Przezwyciężyć ten stan. Może człowiek, wtedy kiedy oczywiście sam jest w jedności z Panem Bogiem, ale wtedy również, kiedy sięga po zdrową filozofię. Taką zdrową filozofią zawsze pozostaje filozofia realistyczna, związana z osobą i dziełem świętego Tomasza Zakwinu. Ona pokazuje nam, że kultura, która autentycznie prowadzi człowieka do piękna, to jest kultura, która prowadzi człowieka do Pana Boga. Bardzo dziękuję za uwagę.